U nas 30 stopni, prawie jubileuszowe Brolish Combo. I ja u was? U was też tak krótko? 30, nie. 17 stopni chyba dzisiaj? Ostatnie było najcieplejszy dzień roku i było 27 stopni chyba. To dla was to i tak gorąco. Strasznie gorąco, strasznie gorąco. Ale ogólnie wtedy przez cały rok leci witaminę D3, co nie? Na zawsze. No, bo tutaj, wiesz, tutaj masz dwa dni słońce i później jest tak. Ale i tak fotki w tym, fotki w na dworze często robicie przed tym, przed płotem. Nie wiem, co by Anglicy. Anglicy mają coś do siebie takiego. Lighting, nie? Światło, światło lepsze. To fakt, bo w domu jednak czasami. Zresztą sam wiesz, jak robią ci podopieczni czasami fotki i masz takie. Tak, jak ty robisz fotki. Nie, to wiesz, no, jak ci wysyłam z siłowni, to bez różnicy, ale jak wysyłam z check-inu, to już są dobre. No teraz tak, mogły być zawsze lepsze. No zawsze mogą być lepsze. Najlepiej to nagranie. No i wiesz, WhatsApp trochę psuje zawsze jakoś. No czasami tak, czasami tak. Jak się czujesz jako zaproszony na Arnold Classic? Mega, zajebiście, jak mam się czuć. Jest naprawdę, no jest takie, wiesz, trochę jak spełnienie marzeń lekkie, nie? A będziesz z Wolskim i z Olejem, czyli trzech Polaków będzie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Będzie w końcu można porównać. No i dwóch zawodników walka, od Stefana. Walka Polski będzie. No szczerze, myślałem, że Natana jeszcze zaproszą. Nie wiem, czemu Natan nie dostał. Co? Zaprosili Natana. Nie wiem, czego nie ma go na liście. No ktoś tam, wiesz, już robił gówno burzę, że nie ma Natana, że to wiesz, jest... Nie. Nathan ma zaproszenie. Ma, na Instagrama wrzucił. No nawet wrzucał, więc nie wiem, czemu pamiętasz tego gówna. Nathan ma zaproszenie, mówi ci. To raczej, jeżeli nic się nie stanie, to clear winner, co? Moim zdaniem to będzie Nathan against the world znowu. No ciężko, ciężko będzie z Natanem wygrać. Z tego, co line-up jest, to tylko Patrick Johnson będzie miał. Właśnie strasznie, wiesz, mało osób go zna. On jest masakra, chłopie. To jest, on po prostu wygląda jak Samson, tylko po prostu 3XL. Samson jakby zaczął po prostu w posiłki wszystkie jeść. Nie, jakby ważył 300 funtów. Z tą wagą to jest też, wiesz, trochę... Każdy rzuca się na tą wagę, żeby jak najwięcej ważyć, no a... Ile Phil Heath ważył nas tam? Wiesz, oczywiście nie porównujecie do Phila Heatha i ta waga ma znaczenie, no ale wielu zawodników nie waży tyle, co mówi Dexter. Nie sądzę, że on tam ważył 120 kg kiedykolwiek, jak on mówi. Dam ci przykład. Lee Labrada całą karierę to oddawał zawodnikom 20 kg? 15-20 kg? No i wygrywał z każdym, tylko wiesz, z LeBronem wygrał, z każdym wygrał poza Yatesem. No Yates był no, nie do przeskoczenia. Poza tym często ludzie mówią, nie wiem czy kiedykolwiek, znaczy ty na pewno częściej widziałeś osoby, na przykład z Antem rozmawiałeś, to mówią, że te fotki, że wszyscy okej, wyglądają w miarę podobnie na fotkach, ale do Doriana nie ma co się równać, że nigdy żadna fotka tego nie porówna, jak Dorian wyglądał do tego, jak było na żywo. Nie, podać skóra jak papier, wszystko. Normalnie wszystko było widać. No, taka condition naprawdę był po prostu na nowy level, nie? I to nie tylko condition, ale to wiesz, takie density, bo Dorian właśnie, wiesz, ja zawsze to mówię, widać jak ktoś na przykład trenuje. I wiesz, z Dorianem to było widać po prostu, jak on trenuje i jak to wszystko wygląda. Po prostu jego mięsień całkiem inaczej wyglądał do wszystkich innych. No ale Dorian też, jak widzę jego materiały i jego obecne wypowiedzi, to też miał trochę na bani, bo nie potrafił zrobić dnia off. Potrafił, nie, on potrafił. On naprawdę był taki... On był po prostu najmądrzejszy ze wszystkich, moim zdaniem, ze swoim po prostu approachem, ponieważ on naprawdę potrafił wszystko tak analizować, żeby mógł progres robić cały czas. Wiesz, tak samo, wiesz, jak ludzie mówią logbook, nie logbook, a Dorian co stosował, kurwa, jak nie logbook? Jeden z pierwszych z logbookiem. On dokładnie był pierwszą osobą logbookiem, także wiesz, ludzie mogą mówić co chce, ale wiesz, jest jak jest. No
No i wiele osób nie potrafi stosować logbooka, bo używają go tylko jako książeczkę do numerków, wiesz o co chodzi. A on tam miał wszystko zapisane. Taki posiłek tak na mnie wpłynął, po tym bolał mnie żołądek, po tym poczułem się gorzej, wiesz, wszystko miał tam zanotowane. Nie tylko to, ale też po prostu jak się czuł, jak po prostu, jak forma była, wszystko było zapisane. To, wiesz, nie był tylko jakiś ciężar, ile po prostu powtórzeń, bo wszystko, notatki na wszystkim miał zapisane. Właśnie myślisz, że można przygotowywać, bo wiele osób tam mówi, że Dorian przygotowywał się niby sam, wiadomo, że nie było to do końca tak. John Jewett też niby przygotowuje się sam, ale ma jakieś oko obok. Myślisz, że można się przygotować typowo samemu do zawodów pro i zrobić naprawdę dobrą robotę? Można, na pewno. Tylko, że chyba trzeba mieć właśnie jakieś oko obok takie, no jak miał Dorian, czy właśnie... Każdy ma oko obok, wiesz. Ale... Jewett to tak naprawdę się sam przygotowuje. Jewett to nawet nie ma oka, poza żoną. W sensie ta jego żona tam mu podpowiada. No tak, ale wiesz, on jest ekspertem, a nie żona. Żona, wiesz, będzie widziała, co wie, ale nie wie to, co John, niestety, nie? No coś w stylu Corinne i Jordana, prawda? No ale Corinne to naprawdę wie tyle, co Jordan, także... Tylko bardzo, bardzo, bardzo mało ludzi wie o tym, że Corinne naprawdę ma wiedzę ogromną. Bo Corinne teraz też bardzo mało osób już prowadzi, już też odchodzi powoli od tego. Tak, już strasznie mało, bo wiesz, biznes mają teraz, to wiesz. Jest całkiem inaczej teraz, jak mają wszystkie clothing, nie clothing, także naprawdę mają dużo, dużo, sporo roboty teraz mają przede wszystkim. Teraz chyba bardziej no właśnie ciuchach się skupiają niż na suplach, prawda? To i to. Teraz suple i ciuchy teraz na Amerykę będą przychodziły też. Oni zresztą chyba mają temu taxes było większe, w sensie podatki, bo mają chyba już w Stanach jakieś magazyny. Już mają, ale to był błąd po prostu na tym na stronie. To był błąd na stronie. Tak, każdy dostał kasę z powrotem, co poszło, wiesz? A czyli te taxes, co były naliczone dodatkowe podatki, to zostało zwrócone? Tak, każdy dostał z powrotem, bo to był po prostu błąd na sajcie, nie? Bo oni już wszystko przygotowują na Amerykę, dlatego to był taksy na Amerykę jeszcze zrobione, wiesz. To czyli po prostu błąd w systemie, ktoś się już z grafików po tam, czy z komputerowców. Powiedz mi właśnie co do mądrych ludzi, których warto słuchać, bo teraz i John Jewett swoją stronę otworzył, nie wiem czy YouTube, tam widziałeś jego podcasty? Widziałem podcasty i na stronę też zapisałem się. Na stronę też się zapisałem, ja jeszcze nie, ale zaraz pewnie to zrobię, bo czemu nie korzystać z wiedzy, która kosztuje grosze. No nie, to jego strona to grosze nie kosztuje. No ile tam? $550. Czy $600? Na rok? Nie, na życie, nie? A, czyli lifetime kupujesz i... No ale chyba warto zainwestować, skoro... No... Jezu, to jest nasza, wiesz, nasza... Jeżeli inwestujesz... Czekaj, warto, on to dobrze powiedział w ostatnim podcaście, że strasznie ludzie oszczędzają na badaniach, a... Na hormon wydają powiedzmy 1200 zł miesięcznie. Weź sobie jeden miesiąc ten hormon, wiesz, na pół, a po prostu, wiesz... Wiesz, to każdy ma inne priorytety, nie? Także to tak zawsze wychodzi z ludźmi. Nie każdy, wiesz, lubi kasę wydawać na to i tamto, a jak chodzi o kulturystykę, to wiesz, wydają na to, co po prostu tak naprawdę to nie jest ważne, ale to, co jest naprawdę ważne, to wiesz, nie, bo po co, wiesz... Badań nie trzeba. Wystarczy tylko, że dużo koksu, koks dobry, dużo hormonu i okej będzie. Nie? No to jak tak, no to dobrze. Hardkorowy koksu, nawet tak dalej, nie? Ale ostatnio rozmawiałem z Olejem i też powiedział, że to jego słowa, że im dalej, im bardziej jesteś w Ligę Pro, to jednak ten podejście właśnie do koksu i tak dalej się zmienia. Że jak powiedzisz raz? Podejście, im bliżej jesteś, wiesz, im bardziej jesteś rozwinięty, tym podejście do koksu się zmienia na zasadzie, bo mi się też wydaje, że młodzi, w tym my, dopóki nie dojdziemy do pewnego poziomu, no to jesteśmy w stanie, wiesz, bardzo dużo dać, żeby tam być i nawet trochę popchnąć za mocno, wiesz o co chodzi. Moim zdaniem to 2,5 grama to jest maksimum dla mnie na przykład, nie? W sensie już na prepie, czekaj, sorry, bo się... Już na wszystko. Na maksimum to dla mnie 2,5 grama to jest taki poziom, na którym mi wszystko to da i czym więcej bym się dorzucił, to po prostu tylko efekty będą negatywne, nie? Toksyczność większa. Tak. I po prostu bym się czuł jak gówno. Ale to wiesz, poziomy są do tego, nie?
Kiedyś brałem więcej i się gorzej czułem. Się gorzej czułem po prostu. Także mi się wydaje, że poziom ma dwa głównie, wiesz? Moim zdaniem to naprawdę można brać dużo, dużo mniej. I największy przykład teraz jest Jordan. 14 tygodni już wali tylko 250 mg teścia, 2 u hormonu i dalej wygląda kurwa mega. W ogóle mu mięsa nie spadło. Zero. Zero. Trzeba do wszystkiego też się przekonać i dorosnąć. Do pewnych rzeczy ja tak jeszcze w to nie wierzę, wiesz o co chodzi. Będę musiał chyba na sobie zobaczyć też odbicie. Wierzysz, poszło, zobaczymy. No bo zawsze, wiesz, ja zawsze troszeczkę więcej jednak uknąłem i ja się mogę do tego przyznać, że to nie są, wiesz, nie są może jakieś mega olbrzymie dawki, no ale więcej niż, wiesz, niż większość. Zresztą ja też więcej chyba potrzebuję, no bo jestem jednak wysoki i jednak trochę ważę, prawda? No ale też porównując zeszłe off-seasony do tego, no to jest niebo a ziemia. Kiedy kiedy największe rezultaty miałeś teraz? Teraz. No i co zmieniłeś? Trening. No i co jeszcze? Ogólnie podejście, wiesz, że towaru nie jest... Towaru mniej po prostu dużo brałem. Jest mniej, jakby przeliczyć, wiesz, nawet, że nie brałem trena, żadnych orali przez cały off-season, które, no wiadomo, są toksyczne. W ogóle znasz dużo osób, które biorą orale na off-season? Teraz? Bardzo dużo. Orale na off-season? Powiem ci, że ja coraz bardziej od tego odchodzę. Ja po prostu ani ja tylko orale 10 tygodni na rok, tylko no, jak prepa tylko robię, prepa, 8 tygodni, ostatnie 8 tygodni tylko orale, nie? Zaczynam za nawarem i wiesz, trochę może Halo czasami i tego. I trochę wina, nie? Na koniec. No wino. Wino fajnie, wiesz, wrzucasz już tak pod koniec te ostatnie 5-6 tygodni i widać dosłownie te efekty z dnia na dzień. Ale też trzeba wiedzieć, kiedy wrzucisz, no bo jak jesteś tłusty, to Finstrol to najlepiej wrzucić po prostu w śmietnik. No bo jedyne co, to ci HDL i apetyt zepsuje. No. Znaczy, no coś tam da, ale nie takie efekty, jakie byś oczekiwał, nie będą tak spektakularne. Na pewno nie. Właśnie dużo osób pyta, dlaczego Anavar? Dlaczego tak dużo, tak bardzo, no bo ja też lubię Anavar, bardzo. Kolagen produkuje, to bardzo mało ludzi po prostu wie o tym. I dlatego taką pełność dostaniesz od razu z Anavaru, nie? I po prostu w prepie, moim zdaniem, Anavar to jest idealnie. Bo performance to masz z Anavaru taki, jak masz po prostu z Oksy. Znaczy, Anavar Oksy. No z tego, miałem po angielsku. Anadrolu. Anadrolu. Takie same efekty jak z Androlu, tylko po prostu zero wody. Także moim zdaniem ten Anavar, jeżeli chodzi o orale, to jest po prostu najlepszy z najlepszych. A właśnie Anadrol do zawodów? Tylko na karbuk dla ludzi, którzy po prostu, wiesz, mogą mieć problemy. Jeżeli po prostu jest ktoś, kto w ogóle nie ma retencji, w ogóle nie przetwarza dużo estrogenu, to nie ma problemu, tak. A jeżeli po prostu ktoś, kto ma problemy z tym, to Superdrol, bo dużo lepsze naładowanie jest. No bo ja to będę odpadał raczej, jeżeli chodzi o Anadrol. Ale teraz jeszcze inhibitorów żadnych nie bierzemy, co jest ciekawe. I całą, znaczy no ostatni końcówkę... Zaczniemy troszeczkę. No, w sumie 12 tygodni niedługo zostanie. Na ostatni po prostu stretch zaczniemy, nie? No to jeszcze tyle czasu tak naprawdę. Zobaczymy też, jak wiesz, jak forma się... No wiadomo, u nas to jest tak, że dosłownie czasami z dnia na dzień może się coś zmienić. Ja z tobą tym wolę po prostu mniej teście walić. No już, no i w sumie ci powiem, że dobrze się czuję na mniejszej ilości teścia. Mniej po prostu masz tego, bloatu też. Ja bardzo lubię primę. Powiem ci, że jeżeli mówić o środkach, które są naprawdę dobre, to prima, oksa, GH, wiadome. Trochę insuliny na off-season, jeżeli potrzebujesz. Właśnie z tą insuliną to dużo osób przegina, w sensie, no jest pomocna, może być pomocna, ale trzeba wiedzieć kiedy też. Z insuliną to jest tak. Sam produkujesz insulinę. Moim zdaniem po prostu ludzie używają insuliny, bo myślą, że insulina to jest taki magiczny środek. To kurwa nie jest magiczny środek. Jeżeli nie potrzebujesz insuliny, po co dajesz do ciała to, co twoje ciało od razu produkuje? To w ogóle sensu nie ma. I potrzebujesz tylko insulinę, jak jest jedzenie na najwyższym poziomie, jest koks na najwyższym poziomie też, ponieważ koks też będzie obniżał insulin sensitivity. Także potrzebujesz insulinę, przy małych takich odciągach, w którym po prostu jest stres na najwyższym poziomie z jedzenia i z koksu. A na inne po prostu
Na inne okazje to nie potrzebujesz w ogóle. No i chyba, że na ładowanie, co nie, jak czasami niektórzy mogą. Ale ładowanie może też, możesz, jak wiesz, dużo nie brałeś, nic to zepsuć w ogóle w drugą stronę, co nie? Bo po prostu jesteś tak sensytywny, no. To po co insulinę cię brać, jeżeli twoje ciało będzie tyle insuliny samo produkowało, że to w ogóle nie ma sensu na ładowanie, moim zdaniem. Jeżeli potrzebujesz insuliny na ładowanie, to po prostu nie jesteś po prostu gotowy. Ponieważ twoje ciało tak już powinno być po prostu responsive, że ty jak po prostu patrzysz na karby, to twoje ciało już kurwa wypierdala tyle insuliny, że sam po prostu hypo już cię robisz. A w ogóle zauważyłem, że zmieniłeś w śniadaniu na izolat dopiero teraz, bo mówiliśmy, że bez zmiany nie zmieniłeś na izolat z białek jaj. Dzisiaj zjadłem i dosłownie przeze mnie przeleciało. Te białka jaj jednak w za dużej ilości przez dłuższy okres, białka jaj, trochę siedzą na żołądku. Jak to, że co zmienię? U mnie izolat zamiast białek jaj, że są trzy całe jajka, tam izolat i cream of rice. To wcześniej były same białka jaj zamiast izolatu. To ci powiem, że duża różnica. No i co, lepiej teraz czy gorzej? Lepiej. No to dobrze. Po półtorej godziny już wiesz, a posiłek jest spory, no bo 150 gramów produktu węglowodanowego, no to wiesz, no to no trochę powinno podtrzymać, a teraz przelatuje. Nie przelatuje na zasadzie, że wiesz, że do kibla od razu, tylko że no czujesz się nie bloated, nie wzdęty. Teraz to na pewno, bo dużo jedzenia jeszcze jesz, wiesz? No. I będzie mniej, to wtedy jak białka damy, to będzie okej. Okay. Ale wiesz, zawsze jedno żółtko daję, zawsze z samych białek to, wiesz, tylko czasami lubię, a tak to zawsze tylko minimum jedno żółtko, nie? Nie, powiem ci, że fajny placek wtedy się robi, ale też już ten placek, to ci powiem, z rana wstajesz, tego placka musisz, wiesz, zblendować, a tak to wstajesz, mieszasz dwa razy, zeżlesz i idziesz. Wiesz, więcej czasu masz na swoje rzeczy. Poczekamy, aż będziesz głodny najpierw, wtedy możemy placki kurwa robić. No. Ale też nie wiesz, no ja raczej nie spodziewam się u mnie, chociaż kto wie, bo pamiętasz jak zeszliśmy z estrogenów, właśnie antyestrogenów i nagle po dwóch, trzech dniach mówię, jak mnie zsie, a jedliśmy już wtedy ponad 1000 węgli było. No już było prawie chyba 6500 kalorii. No coś takiego tam. Prawie 7000 kalorii było już, no. No i powiem ci, że wtedy jak zeszliśmy tak, że teraz też już w pewnym momencie mam takie, o nieźle, ciekawe. Także no, z tym głodem może być różnie. Powiedz mi, bo miałem jeszcze zapytać Jamie, start z Akimem, porównanie takie szybkie. Raczej jeżeli Akim straszny progres robi, nie wiem co zmienił, wiem, że zmienił treningi na pewno, że już nie ćwiczy tak jak kiedyś, bo kiedyś to on robił przecież siady po 340 kg na serię, ale wygląda fenomenalnie. Teraz, wiesz, nauczył się trenować, wszystko kontroluje z powrotem, także, wiesz, ludzie myślą, że tylko ciężar jest warty, nie trzeba tego kontrolować. Jeżeli nie kontrolujesz ciężaru i tylko po prostu przysiadek robisz i tylko, kurwa, skaczesz tymi przysiadami, to niestety nogi się nigdy nie urosną. Teraz zobacz Akima na przykład. Przysiady robi 340 kilo, teraz robi 280, kontrola jest perfect, 3-4 sekundy w dół i paczek rośnie teraz. Teraz jego nogi wyglądają po prostu jak, kurwa, słonia, nie konia. Także wiesz, naprawdę jest progres jego mega. Niestety, wiesz, z Akim to za dużo mięcha ma, żeby, wiesz, Jamie. Jeżeli Akim przyjdzie z condition i tak jak wygląda teraz, to naprawdę to jest chyba top 5 w Olimpii. I to spokojnie, to, wiesz, on był teraz... Bonak z nim nie wygra w tym roku. Nie ma szans. Nawet top 4 może być, kurwa, z Akimem. To naprawdę, uwagę, to teraz pierwszy powiem. Weź pod uwagę, że Phil też nie startuje i jeżeli Brandon nie zrobi... Ponoć Phil startować będzie. To właśnie Phil mi się wydaje, ja słyszałem, że Phil będzie coś w aktorstwo rzekł. Nie wiem, teraz podcast był z Władem chyba i tam mówili, ktoś mówi, że będzie show robił, a drugi ktoś mówi, że będzie aktorstwo robił, nie wiem. Wiesz, nikt nie wiadomo, nie? On wiesz, pokazywał ten brzuch i ten brzuch naprawdę wyglądał spoko. Ale teraz spoko, wiesz, teraz spoko, jak nie jest na cyklu. Wiesz, dużo nie je, to naprawdę spoko będzie. Prep zacznie robić, zacznie więcej jeść, cykl zacznie, wiesz, hormon dorzuci, także wtedy zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądał, nie? Ale czy mniejsza wersja Phila będzie lepsza? Nie. Już moim zdaniem, już nie wiem, już sylwetka jego tak nie wygląda, jak kiedyś wyglądała naprawdę. Nie, może to wiek jest, może wiek, nie wiem.
Zobacz, ale... on już nawet nie jest taki, wiesz, mimo że miał ten problem z brzuchem, powiem ci jedną rzecz. Wcześniej wyszedł taki nabity, a teraz był... Powiem ci jedną rzecz. Lennox Lewis się wypowiadał o bokserach, nie? Ci, co prosto osiągnęli już sukces, nie? Powiedział po angielsku, nie? It's hard to wake up at 6 in the morning and go out running in cold when you're sleeping in silk sheets. Także wiesz, naprawdę jest trudno wstać i dupę ci z łóżka po prostu wyciągać, jak jest, już wiesz, jak śpisz, kurwa, wiesz, w bawełnianym łóżku, nie? Także niestety, moim zdaniem film już nie jest taki głodny, jak kiedyś był i to po prostu, i to widać po prostu w jego sylwetce. Myślę, że w pewnym momencie, jak ktoś właśnie, wiesz, już dojdzie do tego swojego, no bo on, wiesz, mi się wydaje, że on strasznie źle reaguje na porażki. I on po prostu, ta porażka z Rodenem go ubiła mentalnie pod względem już treningowym i tak dalej. Ja nie chyba porażkę go ubiła. Ubiła go chyba operacja, to, że mu po prostu brzuch zjebali. To naprawdę go psychicznie pewnie ubiło, nie? Po prostu on już mówił, że ostatni ten rok to już nie mógł trenować tak, jak kiedyś trenował, bo po prostu brzuch nic nie mógł po prostu wytrzymać, nie? Sam wiesz, jeżeli po prostu brzucha nie możesz kontrolować podczas treningu, no to żadnego po prostu movementu, który powinieneś zrobić, nie mógłbyś zrobić. Ani przysiadu dobrze, ani wyciskania dobrze. Po prostu wszystkie movementy, które po prostu musisz robić, niestety, żeby taki po prostu rozmiar utrzymać, to nie ma szans, żebyś mógł robić, wiesz, na 100%. Powiedz mi, Fury versus Wilder, jak już jesteśmy przy bokserach. Fury, jak mocno? Pierwsze sześć rund. Strasznie, jak ja widziałem... Chyba, że ćpa, bo też, wiesz, boję się jednej rzeczy, że on naprawdę... Wrócił. Aha. Żaden bokser nigdy nie przestaje. Oni tylko po prostu, wiesz, przerwy sobie robią teraz. No to, wiesz, tam u niego kokaina chyba była głównie. Film chyba też on jest. No. Książkę chyba też miał wydawać, czy wydał książkę? Słuchaj, Fury jest taki po prostu talent, on zawsze, wiesz, pierwsze 20 walk, no to on kurwa w pubie siedział tydzień przed i pił z bratami wszystkimi, nie? Chyba, która to była? 21 walka chyba, no to mówił, że w Londynie siedział i w Covent Garden kurwa z bratami wszyscy byli i po prostu ten pili. 12 piw wypił noc przed, na drugi dzień, kurwa, w drugiej rundzie chłopa już posiadł, nie? Jak ktoś ma taki talent po prostu, to naprawdę, on się po prostu urodził, żeby boksować, nie? Szkoda, bo te takie... Właśnie talenty mają to ze sobą, że często szukają jakichś dystrakcji dla zabicia nudy może, bo już po końcu ich łapie nuda. Jeżeli łatwo w tym przychodzi, to naprawdę, to potrzebuje coś innego jeszcze, żeby wiesz, żeby głowę po prostu trzymać, nie? No, on tam opowiadał o tych swoich problemach mentalnych i tak dalej. Bo miał je spore tam, co wtedy się zatłuścił do 400 funtów, co po Kliczko w walce. Depresję miał, nie? Depresję, że wszystko osiągnął to, co po prostu miał już osiągnąć. Już nic innego już po prostu nie miał, nie? I wiesz, wszystko poszło mu w dół. Nie boisz się tego samego? Nie, po prostu, bo nigdy wszystkiego nie osiągnę, co chcę. Zawsze byś chciał, gdybyś tak miał jedną rzecz, którą chciałbyś tak osiągnąć, takie największe marzenie. Może Arnolda wygrać. Czyli to jest jednak realizm, że wiesz, że Olimpia... Nie ma szans. Nigdy. Może top 10 to taki już by było naprawdę, wiesz... Osiągnięcie. Myślę, że wygranie Olimpii to nie jest już tylko sylwetka. Nie. Wygranie Olimpii to jest po prostu... Nie, wygranie Olimpii to jest po prostu wygranie na loterii, nie? Wygranie na loterii, ale wiesz, jak po prostu się urodziłeś już, nie? Wszystko musi być perfekt, niestety. Niewiele jest takich osób, tak jak, no, wiesz, dużo osób się do ciebie na pewno zgłasza i po 2 latach oni już chcą być pro. Niewiele jest osób, które zostanie po 2 latach pro, a w pierwszej Olimpii będzie w swoim top 5, tak jak Phil Heath. To już w ogóle się nie zdarza praktycznie, no. To jest bardzo rzadkie. Zobacz, Dorian był chyba tylko takim jedynym, który... Naprawdę. Orian drugi był pierwszy. Drugi i już Lee Haney wiedział, że
już po prostu bardzo, bardzo za blisko było, żeby to można było powiedzieć. I Li Haini sam powiedział, co to mówi dokładnie? Li Haini sam powiedział, że w ten ostatni rok to już wiedział, że po prostu Dorian wróci rok później i już nie będzie z nim miał w ogóle szans. Także powiedział sam, że to już po prostu dla niego to jest, wiesz, już po prostu koniec. Ja myślę, że nawet miałby problem z tym LeBronem, co wyszedł. Nie wiem. Li Haini chyba z LeBronem wygrał jeszcze, bo wiesz, Li Haini z tyłu. Li Haini z tyłu był bardzo, bardzo mocny. I wiesz, mały Li Haini też nie był, ale z Dorianem to niestety już nie. Nie byłoby szans po prostu. Ale wiesz, Li Haini to był jeden z najbardziej inteligentnych kulturystów. Wiesz, co mam na myśli? Bo on skończył w tak młodym wieku, że jeszcze wszystko miał przed sobą. Całe życie i tak dalej. I mu się fajnie też trafiło, no bo trafił na taką erę trochę słabszej kulturystyki. No nie było do niego podjazdu. No był Gaspari, prawda? Był Lee. Ale to nie byli... No, oni tracili do niego bardzo dużo. Nie tylko to chodzi, ale wiesz, to była słabsza kulturystyka, ale Li Haini zrobił to, co musiał zrobić, żeby być po prostu, żeby dominować, nie? Li Haini jakby musiał być większy, to wiesz mi, naprawdę, z jego genetyką i z jego po prostu podejściem, to naprawdę mógł być dużo większy. Mógłby. A kurczę, był kiedyś taki, on nigdy, Richardson, kurczę, taki... Wiem. Victor Richards. Aha. Nigdy show nie robił. No właśnie, zawsze on się wypowiadał tam w wywiadzie dla Eric's Muscle i ja mówił, nie że czemu z Dorianem nie wyszedłeś, że zawsze jak był guest posing i Dorian przyjeżdżał, to go, wiesz, podjudzali. Wychodź z Dorianem. No wychodził z Dorianem do tego posinga, no, nie? I wtedy czasami... Ale chłopie, on był kurwa ogromny chłopie, nie? Ale wiesz, on nie lubił po prostu diety, nie? Dlatego nigdy show nie zrobił. Chyba mi się wydaje. Nigdy show nie zrobił, nigdy. Wiem, że on chyba, nie dość, że miał tą wojnę tam z Manionami, to jeszcze no nie lubił diety. Masakra, wyobraź sobie właśnie, żeby coś takiego wyszło, to by mogło być, to mógł być taki pierwszy Coleman. No on był naprawdę, na poziomie Colemana naprawdę był. To z Coleman z Vacuum. Tylko on z Colemanem nie miał takiego work ethic jak Coleman ma. Tak, bo Coleman to był taki chłop, któremu powiesz idź i rób. I on, wiesz, nawet nie pyta, czy on ma to robić, czy on na przykład te GH to ma wbić pod skórnie, czy w mięsień. On to po prostu... Później zrobi. Pytania później. Później zrobi tylko, no, tak. Czasami jest dobrym. Okej, okay, parę pytań właśnie, co do pytań. Dawka HGH. 3 jednostki dzielić na 2 razy w ciągu dnia. I w ogóle pytanie, czy 3 jednostki GH na początku wystarczają? 2 nawet wystarczają. W zupełności, jeżeli masz dobre GH, bo coraz częściej słyszę, że tutaj nie zaczynaj mniej niż 6 jednostek. Wiesz, a co potem? To jest tak samo jak komuś mówić, nie zaczynaj mniej niż gram teścia. Ja nawet teraz grama nie mogę. Nie, naprawdę, 2 jednostki naprawdę wystarczy na początek. Bez problemu. I nie rozbijać, tylko raz dziennie, co nie? Raz dziennie. Jaka najlepiej? Nie, wtedy to już chyba moim zdaniem nie ma za duże znaczenie. Przed snem najlepiej. Przed snem. Chociaż jak jesteś młody, to produkuj... No tak. To jest fajne pytanie, powiem ci, że trening mentalny, bo w sumie masz te spotkania z... jak się nazywa ten, co z nim rozmawiacie na temat firmy i tak dalej, ten koleś, co nagrywałeś z nim materiał? Charlie. Właśnie, z nim robicie takie mentalne spotkania, rozmowy na temat rozwoju i tak dalej, co nie? To jest mój biznes partner, nie? I co tam, o czym w sumie wtedy rozmawiacie? Zajęcie, on jakoś ma inne podejście do tego wszystkiego? Strategie, co jak robić, żeby po prostu można było dalej do góry iść. Ale u niego nie są tylko strategie w stylu siłownia, prawda? Tylko takie całkowicie życiowe. Odnośnie biznesu głównie, nie? A co sądzisz na przykład o wizycie właśnie u psychoterapeuty, u psychologa i tak dalej, jeżeli ktoś potrzebuje? Jak potrzebujesz, to no, czego nie, naprawdę, pomoże. Wiesz, dużo ludzi znam, które naprawdę to dużo pomogło, nie? Wiesz, jak potrzebujesz, jeżeli potrzebujesz z kimś porozmawiać, to bardzo dobra opcja, nie? Bo szczególnie, że czasami do osoby, z którą znasz się dobrze, no jakoś tak...
inaczej się rozmawia. Oczywiście, jeżeli masz kolegę, no to powie ci wprost, zepsułeś coś i weź się w kupę i weź się w garść i działaj, prawda? No ale to inaczej, jak jednak... Ale wiesz, to jest inaczej, zależy jaki masz problem, nie? Tak. Terapeuta to ci po prostu znajdzie, jaki ty masz problem i pomoże ci to po prostu załatwić, a nie, wiesz, tylko że... Źródło. Tak jest, źródło i po prostu, wiesz, to zrobić, nie? I tutaj jeszcze takie pytanie. Żona regularnie sprawdza półki z suplementami. Gdzie chować testosteron? W dupę. Wbijać na... Jak najprędzej. Jak najprędzej. Od razu. Jak przyjdzie, tylko od razu w dupę już dawaj. Właśnie. Sól... Po prostu żona ci sprawdza... Ty, no chłopie, to jest twoja żona. To się po prostu mówi. Słuchaj, kurwa. Biorę teścia i już. Właśnie, bo niektórzy nie potrafią tego jeszcze zrozumieć, że to... Co, całe życie... Wiele osób też zwala wszystko na to, że jeżeli jest kłótnia w domu, to już musi być od teścia. Wiesz, no. Jak jest. Albo od trenu najlepiej, nie? Znaczy, no tren to może trochę we łbie poryć, ale jeżeli ktoś jest dupkiem, no to na sterydach będzie turbodupkiem. No. To jest takie dość proste. A jak ktoś jest turbodupkiem? Bez sterydów? To niech się nie bierze ze sterydy. Będzie mega dupkiem. O. Gdzie się urodziłeś? W sensie w Polsce, w jakim mieście? W Przemyślu. Przemyślu. Właśnie, kiedy przylatujesz? Będzie taka opcja? Wiadomo, od sytuacji, nie, o której nie będziemy rozmawiać, bla, 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 bla. W tym roku może, w tym roku, jak sytuacja pozwoli, to zobaczymy. O insulinie już poruszyliśmy temat. Wczoraj Wolski właśnie na swoim podcaście mówił o tym, mówił o współpracy ze Stefanem, ale czym on dla ciebie, zaraz się przyczepię, bo to takie podlaskie, wiesz, dla ciebie, czym on tobie zaimponował najbardziej, współpraca ze Stefanem, co najbardziej, najwięcej z niej wyciągnąłeś? Po prostu trzyma mnie na pewno recovery, nie? Recovery przede wszystkim, nie daje mi po prostu się zajechać, to jest przede wszystkim dla mnie największa rzecz, która po prostu mi pomaga i też, wiesz, na pewno suplementacja z rezerwą, nie? To jest największa rzecz dla mnie, naprawdę. Bo Jordan dalej rozpisuje ci treningi. W sensie współpracujecie na temat treningu. Wiesz, zawsze Jordan rozmawiam odnośnie treningu, nie? To nie jest tak, że Jordan mi rozpisze, bo teraz naprawdę jest za busy, nie? Żeby coś robić. Z Jordanem zawsze o treningu rozmawiam, tak. W sumie co do fachowców, co do od treningu, Jordan, Bennett. Jordan, Bennett, Cass. Jordan, Bennett, Cass. Jewett jest dobry. Alan Cass, Jewett, Luke Miller. Nick Glove. Glove, właśnie. Nick Glove jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Fajnie jego story się ogląda, gdzie on te na przykład opisuje nie dość, że swój trening, ile serii, ale także dlaczego, jakie ćwiczenie wykonuje, dlaczego na przykład warto trzymać rączki podczas prostowania czy podczas przywodzenia i tak dalej, więc to też fajnie się ogląda te wszystkie story jego. Naprawdę wszystko dobrze wytłumacza, nie? No z głową to jest bardzo takie, wiesz, że czytasz i masz, aha, że rozumiesz to, ale mogłeś to zrobić lepiej. Ale wiesz, do ludzi też tak, wiesz, pewnie go posłucha i wiesz, dalej swoje będą robić, wiesz, bo ja wiem lepiej i chuj. Jeżeli ktoś chce stać w miejscu i pewnych szkół nie spróbować, bo można wszystkiego spróbować przecież, wiadomo, jeżeli coś dla nas brzmi w miarę racjonalnie, no to... Czego nie? Są pytania, okej, trening podczas choroby, no to wiadomo, raczej odpuszczamy. No jak najbardziej. Ostatnio koronę miałem, to też treningu nie robiłem. No dość mocno się przybiła. 3 dni to naprawdę już. 3 dni czułem się po prostu jak... No, fajnie nie było, naprawdę. Biło się trochę na sylwetce, co? No strasznie, wyglądałem po prostu tragicznie. Teraz, wiesz, już jest pierwszy tydzień, który tak już lepiej wyglądam, nie? O, i właśnie tutaj fajnie możemy sobie przejść do tego, dlaczego dłużej warto pociągnąć prepa. Właśnie dlatego.
jak choroba albo coś, wiesz, co, zawsze nikt po prostu, wiesz, nie nikt, 90% osób nie będą miało prepa, który jest taki, wiesz, idealny, niestety. Zawsze coś będzie, coś się po prostu może wydarzyć. Dlatego ja zawsze lubię prepa, wiesz, 20 tygodni, 18 tygodni najlepiej. To jest dla mnie, wiesz, idealny czas. Wiesz, niektórzy ludzie, a 12 tygodni wystarczy. No 12 tygodni wystarczy, jeżeli po prostu chcesz troszkę mięśnia też, wiesz, jeżeli chcesz rzucić troszkę, wiesz, mięśnia, nie tylko tłuszczu, no to tak, ale wiesz, wyobraź sobie, masz 12 tygodni, choroba cię po prostu, wiesz, dotnie i 2 tygodnie po prostu tracisz. Wtedy co? 10 tygodni ci zostało, nie? No to już wiesz, jak tak, jak z takiej po prostu, jak z takiej, wiesz, drogi po prostu na to patrzysz, no to już wiesz, więcej ma sensu, żeby po prostu dłuższy prep zrobić. Wiesz, też zauważyłem, że u trenerów typu Janssen i tak dalej, no już nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak off-season. Oni nie nazywają tego typowym off-seasonem. Wiesz, w sensie, bo tutaj jest sezon mocno masowy. Jest po prostu, oni to teraz nazywają sezonem poprawek, czyli improvement, i drugi to jest przygotowania, tak? Ale przygotowania też nie nazywają tego, że typowe redukcja, czy tam odchudzanie. Bo jest różnica pomiędzy odchudzaniem a prepem. Zależy, jak kto ma podejście do, kto i jakie ma podejście do off-seasonu. Off-season to po prostu powinny być takie samo podejście do prepa, tylko że po prostu different goal, nie? Masz po prostu, masz target, żeby, nie wiem, tyle masy zrobić. Długoterminowy. Tak jest, także wiesz, off-season prep to jest to samo, tylko że wiesz, goal się zmienia. Właśnie, podejście do prepa u Ciebie też się zmieniło, bo w ogóle nie knęliście praktycznie nic z supli i tak dalej po zawodach. Nie. Byłeś praktycznie tam na mostku, ile tam 400 teścia szło co na tydzień, czy 500, coś takiego. 400 teścia, nie? I dopiero potem wszystko stopniowo, a nie, najpierw rzucamy, potem jedzenie, potem coś tam i po 12 tygodniach mamy taką dziurę, że co teraz? Moim zdaniem te pierwsze 4 tygodnie poszło, to nawet nie rośniesz nic. Zero nie rośniesz. Tylko no jedynie zwraca ci to, co straciłeś. Dokładnie, także dla mnie to nie ma sensu, żeby po prostu cykl poszło robić. Systemic fatigue jest za swoje tak po prostu zjechany już, że naprawdę tylko pogorszysz swoje zdrowie. Cykl, wiesz, robić po show, moim zdaniem. A właśnie, co to jeszcze prepa, czy tam przygotowań, jak zwał, tak zwał, prawda? Da się rosnąć na początku prepa, szczególnie, że gubimy te wszystkie procesy zapalne na początku, prawda? Moim zdaniem pierwsza, trzecia prepa to rośniesz. Jeżeli twój off-season był dobry i twój prep, wiesz, zaczyna się dobrze, to moim zdaniem, wiesz, pierwsza, trzecia twojego prepa to rośniesz. Moim zdaniem to tak zawsze jest, ponieważ ja jak zaczynam dietę i tracę ten tłuszcz i troszkę wody na początku i po prostu fitness levels się robią lepsze, no to moja siła idzie kurwa w górę i tak mocno w górę, naprawdę. Wydolność. Tak, siła strasznie idzie do góry też. Tylko też nie rozumiem, jak wiesz, jak ktoś 12 tygodni przed już traci siłę, to coś poszło nie tak. Coś poszło naprawdę, nie tak. Że jak regeneracja się poprawia, to naprawdę wszystko będzie dużo, dużo lepiej po prostu pracowało. Właśnie chyba niedługo będzie trzeba troszeczkę regeneracji, no ale to jutro ci fotki zresztą będę wysyłał, to zobaczysz to jak. Ale naprawdę też czuję, że rosnę i widzę zresztą po sobie, że wyglądam o wiele lepiej, czuję się o wiele lepiej i właśnie ta wydolność, zauważyłem ją po robieniu tych, wiesz, kroków, że one są o wiele luźniejsze, że idziesz sobie i masz takie pyk, 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 a na początku trochę jak prosiak taki mały. Ja tak zawsze czuję się prosto, jakbym tutaj w smole się tak ruszał, nie? To jest... A teraz nawet jak jestem, wiesz, 2 dni po nogach, czyli najgorszy dzień dzisiaj jest tak naprawdę, jesteś taki zawalony mułem, to czuję się okej. Okay. Mimo pogody, u nas jest 30 stopni z rana. Sakra. O, ja pierdolę. No, także jest świt, naprawdę. Problemy ze snem na redukcji bez środków. Jakie mogą być przyczyny? Zmęczenie organizmu. Głód i zmęczenie. To jest proste. No. Prep, redukcja, jak zwał, tak zwał, zawsze będzie trochę bolał. Szczególnie naturalnie. I to wiesz, jeszcze na koniec to po prostu nic ci nie pomoże. Na koniec prepa, nie?
No nie, już nawet tabletki niektóre mocniejsze, nasenne zaczynają słabiej działać, nie. bo twój organizm po prostu chce żreć. I cię będzie non-stop ubudzony. No daj jeść, daj, pić daj. Właśnie, przygotowanie naturali. Z AJ-em teraz coś tam konsultujecie? Czy on... Nie, tylko czasami, AJ sam prep robi, nie? Tylko czasami mi fiotki wyśle i wiesz, opinię poprosi tam czasami, ale tak to wiesz, nic więcej nie jest poza opinią, nie? No bo rok temu tak samo było, że to raczej było tylko takie spojrzenie niż prep. Tak, 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 dokładnie, wiesz, nigdy, on prep zawsze sam robi. Ale w tym razem potrzeb inaczej chyba troszkę mocniej Karolowi uczył szybciej. No dużo mocniej, dużo mocniej. Zauważyłem, że tam... Dużo więcej mięśnia tym razem ma, nie? I też po prostu... Zaczynał w pozycji, w której jest po prostu dużo, dużo więcej jadł i dużo mniej tłuszczu miał. I tutaj jest takie podejście, pytanie w sumie dość ciekawe. Czy na przykład wrzucać, to jest bardziej takie, wiesz, modlenie się do Boga, żeby coś naprawić, jeżeli zepsułeś redukcję. Czy tam, jeżeli, wiesz, no nie jesteś w terminie. Ktoś założył sobie, że robi redukcję 12 tygodni, tak to widzę. No. I na ostatnie 2-3 dni chcę wrzucić intermittent fasting albo jakąś tam dietę głodówkową z opcją, wiesz, dopalenia fatu. Za każdym razem, moim zdaniem, zanim... Mózg sobie spali najlepiej. Mózg chyba sobie spali. Fat. No bo jeżeli nie jesteś gotowy normalnymi metodami, to w 2-3 dni nic nie naprawisz. Naprawdę, nie, nie. Zero różnicy zrobi. No tyle, że się wypłaszczysz może i wyda ci się, że jesteś... troszkę bardziej ostry, no bo no ale z drugiej strony, no to wypłaszczysz glikogen i też nie będziesz. Nie, po prostu wypłaszczę się i gorzej jeszcze będzie wyglądał nawet. Pogorszy się wszystko. Wiesz, tak jak kiedyś LeBron powiedział, że on sobie jak się przygotowywał, to on się nie odwadniał. Boże, dziękuję, że on się nie odwadniał, bo jeszcze w miarę to wyglądało. Jak on się odwadnił, to by wyglądało źle. Bo po prostu, wiesz, no wiek już swoje zrobił. Mimo, że zrobił fenomenalną robotę, no to ale wiesz, to tak niestety nie wyglądało to już, jak kiedyś wyglądało, nie? Nie, nie, wiesz. Zdaniem to wiesz, troszeczkę, wiesz, nie wiem, gasposing trzeba było zrobić, a nie kurwa szło. No, te, takie zaproszenie na Olimpię, okej, rozumiem, że to legenda i przyciągnie bilety, ale... Ale wiesz, ludzie zapomnieli, Dexter po prostu starszy od niego był. I Dexter już, wiesz, show z nim robił kiedyś tam. I patrz, jak Dexter wyglądał, nie? Także jak porównujesz... No bo Dexter cały czas był wiesz, i wiesz, każdy mówi, o, ale LeBron stary był, ale wiesz, nieważne, patrz na Dextera, nie? Dalej sądzisz, że jeden on, jeden off jest najlepszy po, na jakiś okres po redukcji? Tak. Dla tych ludzi, którzy po prostu umieją trenować. Jeżeli ktoś po prostu umie trenować i... wiesz, naprawdę potrafi wszystkie te serie do końca dojechać, to tak. Czy prolaktynę można trzymać ciągle blisko zera? Nie. Nie. Żadne. Też się czuć, po prostu czuć tak strasznie źle, to tak. No wszystkie hormony za coś odpowiadają i tutaj jest synergia. Nigdy, zawsze ludzie rozumieją to wszystko jako skrajności, że jeżeli zbijamy estrogen, to zbijamy go do zera. Zbijamy prolaktynę do zera. Bez estrogenu też tłuszcz trudniej się po prostu zbija. To też ludzie... Zawsze chodzi o znalezienie złotego środka. A nie do zera. Jeżeli byłyby zawody w pro w Polsce, przyleciałbyś, jakby była opcja? Przyleciałbym. Myślę, że fajna opcja, tak wiesz, wystartować w ten sposób. Niech ktoś zorganizuje. Myślę, że niedługo jest opcja, wiesz? Tak? Tak, bo rozmawialiśmy i na 2022 bardzo możliwe, tylko że tu chodzi o to, że to wygląda tak, że zawody amatorskie zawsze opłacają zawody pro. A, no to... Bo to zawsze tak jest, to jest proste. Skądś trzeba wziąć pieniążki, żeby zawodnikom, wiesz, opłacić, że tak to nazwę. No bo jednak, wiesz, no zawodnicy pro nie płacą wpisowego. Ale wiesz, to chodzi też prize money, nie? Tak, i właśnie, żeby te wszystkie nagrody i tak dalej zebrać dla zawodników pro, no to skąd? Sponsorzy jedną stroną, ale no zawody amatorskie, te wpisowe i tak dalej muszą się zgadzać. Więc jeżeli będzie dużo zawodów amatorskich i dużo uczestników,
no to na pewno teraz będą zawody pro, przepraszam, ale dla klasyków, dla męskiej sylwetki. I figura. Figur. No widziałem. I bikini. A czego men's open nie ma? Bo jeszcze chyba nie ma money, wiesz? Po prostu pieniążków. Ach. No niestety. O, i to myślę, że fajnie, fajnie będzie też zbliżyć się ku końcowi. Najbardziej wkurzające pytanie na siłowni. Jak się czujesz? Jak się czujesz na pewno? Na prepie? No, jak ktoś, wiesz, każdy, to w Anglii przede wszystkim, wiesz, wyglądasz po prostu, jak masz zaraz paść, wiesz, tak ryj masz aż taki ściągnięty na końca, do końca i wiesz, każdy przychodzi do ciebie i siema, jak się czujesz? Jak prep? Głodny jesteś? Tak, kurwa, głodny jestem. Tak, kurwa, słaby jestem. Tak, zmęczony jestem. Spierdalaj. I wiesz, i najlepsze jest to, że naprawdę starasz się tego nie powiedzieć, bo zawsze, za każdym razem, no nie, ty sam wiesz, będąc właścicielem, no to cały czas próbujesz jakoś żyć aktywnie na tej siłowni, pokazywać, pomagać, ale masz takie, że chwila dla siebie. No nie, naprawdę muszę być po prostu zawsze miły dla ludzi, nie? Wiesz, nigdy nie jestem chujem, naprawdę, nigdy nie jestem chujem, naprawdę. Chyba, że kolega, nie? Jak kolega się zapyta, to dostają naprawdę, wiesz, prawdziwą odpowiedź, nie? Spierdalaj! To wiesz, kolega też inaczej. No tak, tak. Oni, bo wie, że to jest takie, wiesz, daj mi chwilę. Jeszcze jak kolega się pyta, to wiesz, specjalnie się pyta, nie? Bo wie, że mnie wkurwi, także już specjalnie, wiesz, mówi, a jak się czujesz, Kuba, co tam, głodny jesteś? Tak, kurwa, głodny jestem. Nie, to, że wiesz, na masie jadłem jakieś 6,5 tysiąca, teraz jem jakieś 3200. No, tak jem więcej niż ty. I wiesz, co jeszcze te w stylu, a ile masz teraz w łapie ty, a ile wniesiesz na scenę? A jak myślisz, forma będzie? Masz takie... Nie, nie będzie, wiesz, dietę tylko robię tak, wiesz, tak dla jaj robię dietę. Dietę nie robię, żeby forma była, nie? Po co? Formy nie będzie, wiesz, tylko dietę robię tak, żeby, wiesz, 4 tygodnie przed, tak przestanę i już. Tak, żeby, wiesz, żeby formy zrobić tylko na pół, nie? No, wiesz, ludzie chcą dobrze. To nie można im tego zarzucić. Ludzie chcą dobrze, naprawdę, bo to jest miłe. Tylko Dorian kiedyś opowiadał, że był koleś, który ciągle, codziennie na siłowni, codziennie pracował i jak się czujesz? Jak się czujesz? Jesteś głodny? Jak się czujesz? I w pewnym momencie Dorian powiedział, no kurwa, jak mam się czuć? Jak mam się czuć? Wiesz, jestem na prepie, jem cały chuj, a chcę zrobić rzecz, wiesz, która jest odwrotna, czyli mieć jak najwięcej mięśnia, jak najmniej tłuszczu i jeść jak najmniej. To jest trochę takie, wiesz, sprzeczne ze sobą. A ty ciągle pytasz. No i chłopak wtedy się troszkę zrobił smutny. Ale to nie była też bierz wina Doriana. Przestał się pytać go już. Wtedy przestał się pytać, tak Dorian opowiadał. Także. Oj. Właśnie, ile zostało do pierwszych zawodów? 15 tygodni. Dzisiaj 15 tygodni. Arnold jest pierwszy. Tak. Tak, tak, tak. Czyli u mnie 12. Czyli u mnie 12, także ja będę... Jeszcze będziesz funkcjonował, jak... Co jesz? Ryż? Ryż, stek. Stek teraz. Ja zawsze funkcjonuję. Ja na prepie funkcjonuję dużo lepiej niż do off-season. Dalej posiłki, w sensie mięsko i tak dalej, robi ci ten catering? Na razie nie. Na razie nie. Nie. No bo jak prep przychodzi, to mówiłeś, że bardziej sam. Ja w prepie sam zawsze wszystko robię, tak. No bo nie chodzi o to, że catering zły, tylko po prostu o to mi chodzi, że po prostu sam po prostu lubię swoje jedzenie robić. Nie? Każdy z nas ma też OCD. Dokładnie. OCD to jest takie natręctwa, że jednak wolę wiedzieć, że tam jest 120, a nie 123 gramy. Dokładnie. Może to trochę chore i wiele osób tego nie zrozumie, ale kulturyści to zrozumieją. Jak kulturystą jesteś, to zrozumiesz na pewno. To nic nie jest wtedy już chore. Już rozumiesz takie rzeczy, których nikt nie zrozumie. Dobra, Kuba, pogadaliśmy jakieś 40 minut, zawsze, wiesz, za długo to będzie niezdrowo, także dzięki za 10. odcinek i dużo zdrówka. Dziękuję bardzo. Okay.